Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w tym przepiękną niedzielę. Ja się nie mogę doczekać, aż TikToki. Ja specjalnie tydzień nie oglądałem TikToków, żeby mieć jakby największy hype na oglądanie TikToków wraz z wami, więc proszę docenić, zostawić lajka, zostawić suba i oglądamy to. Zobaczymy, co Gumiś przygotował, nie? Bo może ja tak się nastawiam. Zrobiłem 7 dni bez TikToków, żeby było super fajnie TikToki z widzami, a Gumiś znalazł tam totalny syf. Jest też taka możliwość i z tego, co widzę na tym pierwszym TikToku, to jest taka bardzo duża możliwość, więc złapcie się mocno krzesła, żebyśmy się razem nie wywalili, dobra. Zresztą nie mogłem mieszkać za l***em. Mieszkać. Jak się mówi mieszkać? Co? I czemu? Jezus. Oby mógł mieszkać z alkoholem. No super, no mówię, no to jest właśnie ta osoba, która radziła Fagacie, jak sobie radzić w dramie z Maszą bodajże, więc dlatego ona jest w tym miejscu, gdzie teraz jest, nie? Tego nie da się odzobaczyć. Ty, co Izak świruje? Co tu robisz? Co tu się dzieje w ogóle? Ja mam wrażenie, że naprawdę te gołcy wyzwalają jakiegoś nowego demona z Izaka, nie? I on teraz wychodzi. No świrno. Jezu, jak Rafoniks bardzo zbłądził. Chciałem poruszyć temat pasty do zębów, którą robię razem z panem Piotrem Trafidło. W którym momencie on z wylewania piwa na streamie doszedł do momentu tworzenia past do zębów z jakimś lekarzem? Czy można to zaliczyć pod upadek, czy pod odrodzenie się? Wydaje mi się, że to się można zaliczyć pod darmową reklamę i pewnie procent w firmie od jakiegoś dentysty, którego na przykład poznał przy, nie wiem, tym wybielaniu zębów jego, czy licówki on miał dawane, ja nie wiem, nie znam się do końca na tym, ale prawdopodobnie bardziej tak, nie? Że jakby to nie jest tak, że Rafoniks siedział z czapką jak wiewiór i tam chemiczne jakieś zastosowania wymyślał do pasu zębów, tylko prawdopodobnie produkt już był gotowy i pan dentysta mówi: ej, chcesz procent zamiast za reklamę? Okej. Kiedy? Kupię buty do 5K osobie z największą ilością wyświetleń pod filmikiem do tego dźwięku. Powyżej 1 miliona, co? Czy ona naprawdę wydała piosenkę? 5 lajków i robię reakcję na tą piosenkę. Chcę to usłyszeć. I ona jeszcze kupuje buty do 5000 osoby, która będzie miała więcej niż milion ten. Ty sobie kupujesz promocję takim sposobem, tak? To jest takie, kupię osobie z największą ilością wyświetleń buty do 5000, ale jeżeli minimum milion będą mieli wyświetleń. Wiesz, ty nawet nie będziesz miała miliona wyświetleń. Ile mam mililitrów, bo to też było... 260, oglądałem tego Q&A i zapytacie: Zebo, dlaczego takie rzeczy pamiętasz? Nie mam pojęcia totalnie, nie? Ja mam 265 mililitrów. A, blisko byłem, dobra, o 5 mililitrów się spierniczyłem. W każdym implancie. To jest mały implant. Tak, ogólnie to miałam bardzo dużo takich myśli, że mogłam zrobić większy, że mogłam zdecydować się na większy, bo miałam do wyboru 315, a ten 265, ale w końcu zdecydowałam się na ten mniejszy i najprawdopodobniej będę powiększać te piersi jeszcze raz. Nie teraz, nie za rok, nie za dwa, ale najprawdopodobniej Nie rób tego, jest git natsu. To jest tak zwane upiększanie się z głową, a nie robienie ze siebie glonajada. No i to, co mówiłem, nie? To można zarzucić Gen Z, że oni tak na początku robili takiego pseudo-shipa, ale nie do końca, z tym Bartkiem i Faustyną, okej, ale im się to zbytnio chyba nie podobało, dlatego zrobili piosenkę o tym, że są friendship, tak? Są znajomymi tylko. A potem nagle Faustyna nie ma już chłopaka, Bartek jest singlem i nagle oni znów podkręcają to, nie? Jakby miniaturki dają i tak dalej. Oni piorą mózg tym dzieciom. Ale nie powiem, pasują do siebie. Ja już to widziałem. Widziałem to. Nikita nagrywała do polskiego trapu. Do polskiego trapu? Typowego trapu. O, już 5 lat minęło. Teraz twoja dupa do mnie tu zapuka. I znowu gadają tu o mnie. Ja liczę ciągle pieniądze. Ta piosenka nadal buja, nie? A minęło 10 lat. Influencera jest o wiele ważniejsza niż na przykład praca lekarza albo osoby, która... Dobra, ale wy się śmiejecie, ale on ma rację. On ma rację. Praca influencera jest o wiele ważniejsza niż praca lekarza. No, bez influencera nie ma co robić. A bez lekarza, no co, nie ma zdrowia? No i co z tego? Ale jak nie ma co robić, to po co zdrowie? Pomyślcie o tym. Pracę o sam, zaparty w papieroska. Na celu będzie zamknąć. Nie no, co ty w ogóle? Co to jest? Co to jest za TikTok? To jest złe, tak nie wolno. Michael, twoja historia, dawaj. Kiedy byłem mały... O nie, biedny Michael. Znałem, że pan. Zabrałem księdzu kasę pieniędzmi. O nie. Czemu to zrobiłeś? To były fajne czasy, tak szczerze. Tęsknię trochę za nimi, jak była ta prawdziwa ekipa. Już to nigdy nie wróci i wydaje mi się, że wtedy... Znaczy, Freezer też teraz jakiś nie jest odklejony czy coś, ale po prostu nie jest tym samym Freezem, co wtedy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Co od...
Averso. A co zrobi Averso? Czemu jej dziecko ma najbardziej stylowy pokój ever? Jaki stylowy? To jest biały pokój. Ten pokój trochę wygląda jak psychiatryk, tak szczerze mówiąc. To nie wygląda jak pokój dla dziecka, mi się nie podoba. To dziecko w brzuchu siedzi, a ma już... patrzcie, jaką lampę ma to dziecko, nie? 40-calowy telewizor. Prywatną łazienkę. Co? Nie, ej, to jest troll. To jest troll, nie, nie ma szans, że tak jest. Naprawdę ma prywatną łazienkę? Dziecko Wersow? I ma już pierwszego deala marketingowego. O Jezus. Jezus, to było takie złe, czekajcie, ja wam coś pokażę. Pierwszy post Sylwii Przybysz i Jasia Nobrowskiego wspólny. To jest współpraca reklamowa. Nie wiem, jakoś mnie to mega kuło w oczy. Ja wiem, że teoretycznie nie jest to nic złego, ale dziwnie mi się na to patrzyło, nie? Że dziecko, współpraca reklamowa, jakby rozumiem, że współpracowali z jakimś tam szpitalem prywatnym i pewnie, nie wiem, mieli za darmo poród i mega spoko. Pewnie się nawet nimi lepiej zajęli, zgaduję, bo wiecie, reklama i tak dalej, więc spoko, ale nadal nie wiem, no... Siądę sobie z wami, mogę się dosiąść w ogóle z live'ikiem, czy komuś przeszkadza, bo mogę wyjść jak... Przeszkadza ci, to idę. Nie, no jak ci przeszkadza, to idę. Nie, no pójdę już. Nie, no ona żartowała. Było widać taki wielki uśmiech na jej twarzy, że mi przeszkadza! To nie, to fusialka żartowała akurat tutaj. Masz to dla ciebie na zabawki, idź sobie coś kup. Ale sam nie pójdę. A tu masz na cukierki, kochanie. Tak. No cóż, po końcu Heilig Malig Montana będzie musiał po te pieniądze wrócić. Od dawna podoba mi się Daniel Magika. Nie, znów ona, weźcie ją mi z ekranu, proszę gumiś. Ja się wypryskam jakimś, nie wiem, na kleszcze tym sprayem przed następnym odcinkiem, żeby ona się już nie pojawiała. I teraz będę robiła się na Nikitę, żeby skraść jego serce i zastąpić jej miejsce. Stałam się Nikitą, pasuje? Nie, nigdy nie będziesz Nikitą. Zauważycie, że teraz Heilig ma spore problemy, no i wiadomo, że będą powstawać na pewno jakieś nowe twory, żeby poprzejmować zawodników i tak dalej. I Lexi rzuciła bardzo ciekawą storkę, że duże rzeczy się dzieją, a przecież Lexi była takim flagowcem Heiligowym. Czyżby to oznaczało, że Lexi myśli o własnej federacji? O, to co ja napisałem na Twitterze, czyli to, że ja nie wiem skąd to Warlęga wziął. W sensie, to jest coś, co prywatnie może od kogoś usłyszał jakieś plotki i te plotki podpina pod Instastory bardzo duże rzeczy Sun. Czyli nie wiem, Lexi pewnie, nie wiem, piosenkę nową wypuszcza, albo linię kosmetyków, albo jakieś ciuchy, albo coś takiego. Przecież Lexi nie będzie żadnej federacji otwierać, to jest logiczne, to jest... No, jeżeli tak się stanie, to będę w tragicznym szoku, autentycznie. Ale tak nie będzie, no nie, to jest takie chyba na siłę. Aczkolwiek, no nieraz już mnie zdziwiła, więc może tym razem też. Na przykład loterię losowo robiła, nie? Meduza o Mołczanów. Czy nagrałem odcinek z Patką Mołczanów? Tak, nagrałem, ale... Najgorszy odcinek, jaki w życiu nagrywałem, to był. Obejrzycie sobie go niedługo pewnie na jej kanale. A, patrzcie to widzowie. 16.06. Jakiś projekt czy coś takiego ewidentnie jest robiony, więc zgaduję, że to jest właśnie projekt coś z Meduzą, skoro nagrywała i na jego kanał, na jej kanał był. Mordziu, jest akcja taka. Książulo miał drunk streama na TikToku? To się dzieje. To nie jest w ogóle śmieszne. Się śmiesz. Influencerzy powinni mieć, nie wiem, jakąś weryfikację social mediów przed tym, jak są pijani, czy nie są pijani, nie? Tak jak masz na przykład z Lime'em, że zanim hulajnogę wynajmiesz, chyba wieczorem w piątek, coś takiego, to masz weryfikację, czy jesteś pijany. Nie wiem, czy kiedyś takie coś mieliście, ale jest takie coś. O, dobra, koniec. Okej, dobre TikToki, gumiś. Pośmiałem się trochę ciekawostek. Spełniło to moje jakby wymagania, jeżeli chodzi o TikToki. I kolejne 7 dni detoksu sobie robię i będzie znów fajnie. Ja się tam żegnam, widzę, zostawcie lajka i zobaczymy się jutro, na razie.